Bitwa jubiluszowa o Puchar Ludzi, Toru Służewiec. I ruszyły, stracił nieco blizn, bo pozostałe, ale już jest razem z końmi. Prowadzi stawkę Kokszy blisko Ksawery razem, ależ tam się tasują, ale na czele już jest Arcano. Arcano prowadzi, poprawia blizn, galopuje na drugiej pozycji, następnie Kokszy trzeci, czwarty Ksawery, na piątej galopuje Kokszy, na ostatniej Trybunal. Blizzborn, Arcano, to jest czołówka. Do celownika zostało jeszcze jakieś 1200 metrów. Arcano, Blizzborn, po zewnętrznej Ksawery, przy bandzie Cape to Cato i na końcu Kokszy razem z Trybunalem, łeb łeb. Jeszcze do celownika jest kawałek drogi, 900 metrów. Blizzborn na czele, Arcano na drugiej pozycji, na trzeciej Cape to Cato, Ksawery, Trybunal i Kokszy, ale konie galopują mocno, mocno zgrupowane. 750 metrów do celownika, Blizzborn na czele, na drugiej pozycji Arcano, trzeci galopuje Cape to Cato. Oj, może trzymaj się człowieku. Tak, utrzymał się Kokszy, prowadzi Blizzborn i wyjście na prostą. Blizzborn wyprowadza przy bandzie Cape to Cato, Arcano, Ksawery, następnie Trybunal i Kokszy. Blizzborn na czele, 450 metrów do celownika, Blizzborn utrzymuje, ale rozpędza się Ksawery i już obejmuje prowadzenie. Ksawery jest na pierwszej pozycji, Blizzborn na drugiej i te dwa konie mają przewagę niewielką. Ksawery ma przewagę, wygra ten wyścig, a tylko trwa walka o drugie miejsce, ale Blizzborn jest raczej już, ale Arcano i finiszuje Trybunal, ale Ksawery jest na czele, a tam bardzo blisko Trybunal. Razem będzie foto o drugie miejsce. Ksawery wygrał bezapelacyjnie.